Witaj. Cel pozbawiony planu pozostaje jedynie życzeniem. Drugim filarem efektywnej nauki jest plan pracy. Filar ten zawiera w sobie wiele praktycznych rad i zasad związanych z szacowaniem i planowaniem naszej nauki. Z punktu widzenia efektywności uczenia się, stworzenie precyzyjnego i możliwego do zrealizowania planu nauki to już jest połowa sukcesu. Wynika to z prostego faktu. Dobry plan Umożliwia nam zaobserwowanie drogi do celu z lotu ptaka co następnie pozwala ocenić, czy w ogóle jesteśmy w stanie tę drogę odbyć. Z tego względu jest to kluczowe dla procesu priorytetyzacji naszych działań, podejmowania decyzji związanych z naszą nauką czy rozwojem, jak i poszukiwania sposobów na realizację kilku celów naraz. Całościowo to znacznie poprawia efektywność naszej nauki. Ponadto dobry plan ma niesamowity wpływ na naszą motywację do nauki. Gdy zwizualizujemy sobie drogę do celu, czyli gdy stworzymy plan działania, to naturalnie pojawia się w nas ocena, ocena na temat tego czy damy radę, czy też nie. Ta ocena jest ważnym elementem poczucia skuteczności w działaniu, czyli jednego z głównych składowych budowania długofalowej motywacji do nauki. Dlatego właśnie realizacja planu pracy jest fundamentem dla naszej motywacji. Planując motywujemy się, następnie gdy realizujemy założenia planu, to ten fakt dodatkowo nas motywuje, bo widzimy, że zbliżamy się do celu. Brak nawyku, czy też brak umiejętności planowania nauki jest czynnikiem najbardziej ograniczającym efektywność uczenia się. Wynika to z faktu, że bez planu tracimy dużo czasu i nie wspieramy naszej motywacji do pracy. Gdy mamy już wyselekcjonowany materiał i dobrze znamy nasz cel edukacyjny, pozostaje nam zaplanować naukę. Jakie pytania zatem powinniśmy sobie zadać? Po pierwsze, ile mamy czasu na naukę? Aby uczyć się efektywnie, musimy dokładnie wiedzieć, ile mamy w ogóle czasu na naukę. Musimy oszacować, ile godzin możemy poświęcić dziennie oraz w skali tygodnia. Efektem poszukiwania odpowiedzi na te pytania jest ocena, ile sesji nauki jesteśmy w stanie wplanować w nasz harmonogram pracy po uwzględnieniu również wszystkich innych obowiązków poza naszą indywidualną nauką. Na bazie tej oceny w ogóle możemy ocenić, czy zdążymy z nauką, oraz czy nie powinniśmy wybrać innych terminów egzaminów, lub ocenić, czy nie powinniśmy zacząć uczyć się zdecydowanie wcześniej. Drugie pytanie. Ile czasu musimy poświęcić na naukę, jeśli chcemy zrealizować wyznaczony cel edukacyjny? Aby nauka była efektywna, musimy dokładnie wiedzieć, ile czasu zajmie nam realizacja naszego celu edukacyjnego. Jeśli uczymy się do egzaminu i dokonaliśmy już selekcji materiału, to naturalnie z tej selekcji wyłoni się szacunek na temat tego, ile mamy stron do przeczytania, zatek do zrobienia i odtwórek do zrealizowania. Ten szacunek pozwoli nam ocenić, co w ogóle jest możliwe do osiągnięcia, czyli jak dobrze możemy się przygotować do realizacji konkretnego celu edukacyjnego, czyli jak dobrze możemy się nauczyć, na przykład na egzamin. Naturalnie wiąże się z tym kolejne trzecie pytanie, czyli. Czy musimy pójść na jakieś kompromisy w naszym planie? Aby nauka była efektywna, powinniśmy na etapie planowania wykorzystać metodę analizy planu Uniplan. Pozwala ona ocenić termin, zasoby, jakość nauki i zakres realizacji materiału. Taka analiza pozwala podjąć ważne i czasami trudne decyzje dotyczące kształtu naszej nauki. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, gdyż metodzie Uniplan poświęciłem całe 20-minutowe nagranie. Zachęcam Cię do wracania do niego w każdej sytuacji, gdy przyjdzie Ci planować Twoją naukę i najdą Cię jakiekolwiek wątpliwości. Kolejne, czwarte pytanie brzmi: W jakiej proporcji zaplanować naukę w ramach sesji teoretycznych względem sesji odtwórkowych? Aby nauka była efektywna, powinniśmy od samego początku pomyśleć o tym, aby uwzględnić w naszym planie zarówno sesję nauki teoretycznej, jak i sesję nauki odtwórkowej. Każda z tych sesji jest ważna, aby stworzyć usystematyzowany, spójny model wiedzy, który następnie może być wykorzystany w praktyce. Naturalnie terminy sprawdzianów czy egzaminów wyznaczają nam to, co jest możliwe w tym względzie. Niemniej, powinniśmy starać się uwzględnić jak najwięcej sesji odtwórkowych i robić je regularnie. Jeśli mamy więcej egzaminów przed sobą, to powinniśmy je rozłożyć w czasie poprzez odpowiedni dobór terminów egzaminów, jeśli to jest oczywiście w ogóle możliwe. Jeśli zaś nie jest, to musimy zacząć uczyć się odpowiednio wcześniej. No właśnie, i jest to kolejne pytanie: piąte, czy musimy zaplanować naukę kilku celów edukacyjnych naraz? Aby nauka mogła być w pełni efektywną, powinniśmy zrealizować jeden cel edukacyjny naraz. Możliwość skupienia się na jednym celu naraz znacznie podnosi efektywność, gdyż nie musimy często zmieniać kontekstów. Wtedy ustawiamy sobie nasze cele liniowo, jeden po drugim. Taka sytuacja pozwala efektywnie zaplanować naukę i łatwiej jest też wtedy robić odtwórki oraz planować przerwy od nauki, w trakcie których możemy całkowicie skupić się na odpoczynku. Jest to ważny element nauki, w szczególności przy nauce długofalowej, czyli nauce przez wiele tygodni lub wiele miesięcy. Ostatnie, szóste pytanie to, czy uwzględniliśmy odpowiednio dużo czasu na realizację notatek? Aby nauka mogła być efektywną, trzeba tworzyć notatki. Na etapie pracy w ramach sesji teoretycznej notatki służą strukturyzacji naszego myślenia oraz tworzeniu docelowych materiałów do nauki. Zaś w ramach sesji odtwórkowych z notatkami pracujemy regularnie celem odtwarzania informacji. Aby nauka przynosiła efekty, to musimy dbać zarówno o siłę kodowania informacji, jak i siłę ich odtwarzania. To naturalnie wpływa na nasz plan pracy i powinno zostać w tym planie w odpowiedni sposób uwzględnione. Podsumujmy sobie teraz wszystko to, co do tej pory powiedziałem w formie kroków. Pozwoli ci to ułożyć sobie całość w głowie od innej strony. Krok pierwszy. Przeanalizuj swój cel nauki. Oceń czas jego realizacji, zakres materiału i jakość nauki, jaką chcesz zrealizować. Krok drugi. Przeanalizuj efekty wcześniejszej selekcji materiału. Materiał powinien być podzielony na części, tak, aby można było go rozplanować w konkretne sesje nauki. Krok trzeci. Zastanów się, ile masz czasu na naukę. Pisz sobie, ile godzin dziennie, tygodniowo i miesięcznie jesteś w stanie poświęcać na naukę. Krok czwarty. Zastosuj metodę Uniplan. Oceń cztery aspekty realizacji projektu, jakim jest realizacja konkretnego celu edukacyjnego. Oceń zakres, jakość nauki, termin i Twoje zasoby czasowe, celem podjęcia decyzji, czy nie należy dokonać jakichś kompromisów. Następnie uwzględnij to w planie pracy. Krok piąty. Rozpisz stworzony plan nauki w kalendarzu. Podziel go na sesje nauki teoretycznej i sesje nauki odtwórkowej. Zwróć uwagę na to, czy w konkretnym kontekście lepiej zadziała system interwałowy czy kalendarzowy, jeśli chodzi o realizację odtwórek. Krok szósty. Ustaw sobie przypomnienia w elektronicznym kalendarzu lub przypomnienia na telefonie, aby w konkretne dni przypominał Ci o nauce. Krok siódmy. Realizując plan pracy, monitoruj swoje postępy. Regularnie szacuj tempo nauki, aby na bieżąco oceniać, czy zdążysz z jej realizacją. Jeśli masz zaległości, należy zaplanować dodatkowe sesje nauki, aby te zaległości nadrobić. Gdy pamiętamy o tych siedmiu krokach, to naturalnie realizujemy trzy nawyki efektywnej nauki. Nawyk planowania nauki i rozkładania jej w czasie, gdyż dosłownie ten filar dotyczy planowania i jego realizacja polega na ćwiczeniu planowania. Każdy stworzony plan jest działaniem wspierającym odruchowe, nawykowe myślenie związane z planowaniem nauki, rozkładaniem jej w czasie i rozpoczynaniem jej z dużym wyprzedzeniem. Dalej, nawyk kreatywnego notowania, gdyż plan pracy powinien uwzględnić czas na tworzenie notatek, jak i pracę z notatkami w ramach odtwórek materiału. I oczywiście, nawyk aktywnego odtwarzania, gdyż odpowiedni plan nauki zakłada zaplanowanie odpowiedniej liczby sesji odtwórkowych, w toku których ćwiczymy aktywne odtwarzanie informacji. Warto, abyśmy również poświęcili moment na to, aby zastanowić się nad tym, jakie zasady efektywnej nauki są realizowane, gdy uwzględnimy w naszej nauce ten filar. Plan pracy sam w sobie wspiera aż 11 zasad efektywnej nauki, które poznaliśmy na kursie. Zasady celu nauki, gdyż plan naturalnie wymusza na nas zdefiniowanie celu nauki. Zasady unikania monotonii w nauce, gdyż odpowiednie zaplanowanie materiału pozwala nam z wyprzedzeniem uniknąć sytuacji, w których ciągle robimy to samo przy nauce, co dalej powoduje monotonię i znudzenie. Dalej zasada unikania multitaskingu, gdyż stworzenie planu pracy od początku nastawia nas na realizację jednego konkretnego celu edukacyjnego i zapobiega niepotrzebnemu rozproszeniu. Dalej zasada robienia notatek, gdyż stworzenie dobrego planu pracy zakłada od razu uwzględnienie czasu zarówno na stworzenie notatek, jak i na pracę z notatkami. Dalej, zasadę unikania kognitywnego przeładowania, gdyż stworzenie planu pracy układa naszą naukę w mniejsze sesje nauki i przerwy, a to naturalnie zapobiega przepracowaniu i przeładowaniu nas informacjami. Dalej, zasadę kontekstu, gdyż odpowiedni plan pracy pozwala nam uczyć się od ogółu do szczegółu, co naturalnie powoduje, że znamy i rozumiemy szerszy kontekst dla każdej nowej informacji, jaką przyswajamy. Następnie zasady wiedzy bazowej, gdyż odpowiedni plan pracy uwzględnia poświęcanie czasu na uzupełnienie braków, które mogą utrudnić nam realizację naszego celu edukacyjnego. Dalej zasady struktury treści, gdyż odpowiedni plan wymusza na nas podzielenie materiału na logiczne części. Z nich następnie wynikają tworzone przez nas notatki, a to pozwala stworzyć usystematyzowany model wiedzy. Następnie zasady kreacji. Gdyż stworzenie planu nauki jest twórczym aktem samym w sobie i jest naturalną częścią procesu kreatywnego uczenia się. Dalej zasadę snu, gdyż plan powinien zakładać odpowiednie rozłożenie nauki w czasie i uwzględnienie odpowiedniej dawki snu. I ostatnie zasadę motywacji, gdyż plan pracy, plan nauki jest dla nas ramą do oceny realizacji naszego celu. Realizacja kolejnych kroków jest dla nas ważną wskazówką mówiącą o tym, że podążamy w dobrym kierunku, a to jest fundamentalne dla budowania długofalowej motywacji do nauki. Naturalnie wszystkie opisane przeze mnie zasady efektywnej nauki oraz kroki realizacji planu pracy opisują jednocześnie najczęstsze błędy, jakie możemy popełnić na tym etapie nauki. Do najczęstszych, które też mówiliśmy sobie w toku kursu, zaliczamy: brak planowania nauki w ogóle, czyli nauka bez planu. Nauki, która polega na tym, że bierzemy książkę lub prezentację i czytamy od lewej do prawej. Następnie planowanie nauki przed dokonaniem selekcji materiału. Gdy tak zaplanujemy naukę, to bardzo prawdopodobne jest, że po jej rozpoczęciu zaczniemy spędzać dodatkowy czas na powtórnej selekcji materiału. Wymusi to na nas zmianę planu lub poświęcenie dodatkowych godzin, by nadrobić zaległości. Stąd lepiej najpierw zrobić selekcję materiału, aby ułatwić sobie stworzenie planu nauki. Kolejnym błędem. Jest nieuwzględnienie w planie pracy odtwórek lub ich całkowite marginalizowanie. Jest to błąd, który bardzo ogranicza efekty nauki oraz naszą motywację do nauki. Wynika to z faktu, że odtwórki, poza tym, że zwiększają siłę tworzenia informacji, pokazują nam to, ile pamiętamy, a to jest po prostu bardzo motywujące do wkładania naukę dalszych wysiłków. Kolejny błąd to stworzenie planu nauki, w którym odstępy pomiędzy kolejnymi dniami nauki są zbyt odległe. Czyli innymi słowy, zbyt rozleczony plan nauki. Wedle mojego doświadczenia, lepiej się uczyć codziennie, ale krótko. Co drugi dzień też jest ok, ale już co trzeci lub co czwarty, to w mojej ocenie może być zbyt rozciągnięty w czasie plan. Powoduje to, że musimy często wracać do bazowego materiału, by przypomnieć sobie kontekst, przez co tracimy siły i czas. A to naturalnie zmniejsza efektywność nauki. I ostatni błąd to rozłożenie nauki na zbyt długi lub zbyt krótki okres. Zamiast uczyć się 7 dni po 10 godzin, lepiej uczyć się 14 dni po 5 godzin. Efekty będą zdecydowanie lepsze. Ale jeśli przeciwnie, zaplanujemy naukę po 1 godzinę dziennie przez 70 dni, to może się okazać, że ten zabieg również nie będzie efektywny. Wszystko zależy od celu edukacyjnego. Jeśli uczymy się w ramach samodzielnie postawionych przez siebie celów edukacyjnych, to takie rozwiązanie może być wystarczające. Jednak gdy czeka nas na przykład egzamin w konkretnej dacie, to warto pamiętać, że kumulacja nauki w ostatnich dniach przed egzaminem ma dużą wartość. Jak widzisz, trzeba w tym całym planowaniu znaleźć odpowiedni balans. To już wszystko na ten moment. Czuję, że z pewnością na tym etapie kursu pojawia się w Twojej głowie wiele pytań jej śmiało w dyskusjach do tego nagrania do zobaczenia